Siema widzowie, dziś znowu wjedziemy na tor znany jako romanse i tak dalej, ale też tak kurwa nie do końca. W końcu nasza dzisiejsza produkcja będzie transferem do gierki, gdzie nasza główna, tym razem bohaterka, nie będzie główną bohaterką w grze, czy kurwa jakoś tak. Trochę pojebane, ale no tak jest. No mniejsza o to, dzisiaj o gierkach z romansem, zapraszam do oglądania. Przy okazji zapraszamy największe community anime w Polsce. Serwer liczy ponad 17 tysięcy osób i ciągle się rozrasta. Dzięki temu nie zamyka się tylko na tematy anime i każdy znajdzie coś dla siebie. No i dobra, nasza bohaterka, jako że jest śmiertelnie chora, leży w szpitalu na skrawku swoich sił, w końcu musi się jakoś przenieść do tej gierki. No wiadomo, no kurwa przenosi się do tej gierki, gdzie ląduje na miejscu tej szmaty z bohatera tarczy. O kurwa tej. Dlatego już na samym starcie jest troszkę jebana i książę, jako że postrzega ją za zwykłą szmatę, zrywa z nią zaręczyny, zabiera jej majątek i każe wypierdalać, wiecie o co chodzi, takie najgorsze traktowanie, idź ty kurwa, pi, bo kurwa, bon. Nasza bohaterka, jako że zna gierkę na wylot, wie w jakim miejscu jest, wie co może się z nią stać, w dalszej fabule postanawia trikiem jak zaszukać przeznaczenie, no. Kurwa, oszukać przeznaczenie. Oszukać przeznaczenie i zakręcić się wokół brata naszego księcia, który kurwa no jest władcą demonów. A że nasz władca demonów zawsze bardzo pragnął miłości na początku, no takie wiecie, co do chuja, jak ona mu proponuje na samym starcie przy pierwszym spotkaniu zaręczyny. No ale z czasem kilkoma dobrymi uczynkami zaczyna nam się ruszać coś bardziej do siebie, w swoją stronę, wiecie, zaczyna się tak już trochę stykać. Nasza bohaterka też zmienia nastawienie z takiego sukowatego NPC-ta, którym była w grze na swojej prawdziwy dobry charakterek. Kraju tego było mało niż dobrych uczynków, zaczyna też wprowadzać jakieś udogodnienie dla samego władcy w zamku, tutaj coś się, tutaj mały remoncik, tu jakieś tam zagrodki, wiecie o co chodzi. No i takim sposobem zaczyna się nasza fabuła, dlatego dla fanów romansiku taki dobra odskocznia, bo no jest to troszeczkę inna fabuła niż zwykle, dlatego warto obejrzeć moim zdaniem bez 5 i tak dalej. Tyle ode mnie, jak zawsze nie 60, teraz jest chyba kurwa 80. No, 80 łapek w górę, następny film ląduje jutro o godzinie 16, dlatego warto obejrzeć. No i mam nadzieję, że do jutra trzymajcie się, piąteczka i siemaneczko.